Wojtku, jakie jeszcze pytania cię dręczą? Jakie mnie dręczą pytania o konkurs, tak, który przy okazji tej całej kampanii się zdarzy. Był konkurs, był bardzo fajny, zwłaszcza, że byłem w nim jurorem i miałem coś do powiedzenia. I konkurs polegał, z tego co pamiętam, na odtworzeniu, ale nie odtworzeniu, na wykreowaniu pewnej sytuacji wokół tego hasła, czy wokół tego dialogu, nie wiedziałem, że masz łupież. Zgadza się. My jako marka też zauważyliśmy, że to hasło, które wykreowaliśmy, bo nie mam, jest bardzo uniwersalne i możemy sobie je wyobrazić nie tylko w szpitalu czy w sądzie, ale też również w innych sytuacjach. No i zastanowiliśmy się, w jaki sposób my moglibyśmy pobudzić kreatywność twórców internetowych, twórców filmowych, żeby oni mogli się pobawić po prostu tą kampanią. No i rzeczywiście zorganizowaliśmy taki konkurs okraszony hashtagiem bo nie mam. Zaprosiliśmy młodych twórców internetowych, kreatorów kontentu do tego, żeby stworzyli własną interpretację naszego spotu z Marcinem. No i rzeczywiście oprócz tego, że chcieliśmy pobudzić kreatywność, to chcieliśmy też wesprzeć po prostu młodych twórców filmowych, którym może być dość ciężko na początku ich drogi. Wsparcie? Proszę bardzo. Tak, wsparcie polega na tym, że zwycięzcy dostają sprzęt filmowy, prawda, o wartości znacznej. Dokładnie. Suma nagród wyniosła 20 tysięcy złotych. A to już nie byle co, nawet biorąc pod uwagę inflację, to jest kawał grosza dla twórcy filmowego na początku drogi. Ja zobaczyłem w tych produkcjach naprawdę mnóstwo kreatywności, ale nie tylko kreatywności, też niesamowitego warsztatu, bo to, co zobaczyliśmy, to, co wyróżniliśmy, no to są filmy, które, przepraszam agencję, która reprezentuje waszą markę, ale które mogłyby spokojnie zostać waszą oficjalną reklamą. Zgadza się. Ile osób wzięło udział w konkursie? Mieliśmy ponad 130 zgłoszeń, ale tak jak mówi Marcin, to nie tylko ilość zgłoszeń wywarła na nas ogromne wrażenie, ale przede wszystkim kreatywność i pomysłowość twórców powaliła nas na kolana, tak? Młodzi twórcy nie tylko zainspirowali się naszym spotem z Marcinem, ale odwoływali się do przeróżnych dzieł filmowych, do Mission Impossible, do filmów o Indianie Jonesie, do serialu Wednesday, który ostatnio był bardzo popularny, ale też do klasyków, do baśni o Śpiącej Królewnie na przykład. Wednesday jest w ogóle świetny ambasador dla was, bo ona ma bardzo wyeksponowany przedziałek, a wam bardzo zależy w komunikacji, żeby eksponować przedziały. Zgadza się, Marcin. Myślę, że mógłbyś dołączyć do naszego zespołu. I jako rączka, nas, albo jako ten wujek Fester, ten z podwiążonymi oczami. No, to mogę wysłać CV po dzisiejszej konferencji. Zapraszamy. A zobaczymy tę pracę? Was it difficult to choose the winner? Absolutely. There was so much great work. I was really impressed. So much creativity out there. Shall we watch it? A sure. Może jeszcze zanim zobaczymy, masz jakąś ulubioną swoją, miałeś faworyta, zapamiętałeś coś szczególnie? Podobał mi się najbardziej film, w którym zdaje się odtworzono scenę albo zainspirowano się sceną z filmu Mumia, bo byłem przekonany, że to absolutnie profesjonalna produkcja. Zresztą Państwo pewnie to za chwilę zobaczą. Naprawdę ktoś, kto to zrobił, zasługuje na wyraz uznania. Jeśli jest na tej sali, to już teraz się cieszę, że go poznam. No to proszę Państwa, teraz żeby zobaczyć te nagrodzone prace, zaczynamy od dwóch wyróżnień. Pierwsze, autorstwa film Kacpera Stolińskiego. Jest! Bo nie ma. To się rozwijają rzęsiste brawa. Możemy nagrodzić brawami, gdzie zakończę autora, który Kacper Stolinski przysłuchuje. Kolejne wyróżnienie, Julian Dzwonkowski. Zobaczmy. Oskubalic. Tadeusz Ogles? Nie wiedziałam, że masz łupieszek. No nie mam. No i teraz, proszę Państwa, nagroda główna. Pierwsze miejsce, Krzysztof Bytomski. O, to ten mój ulubiony. Tadeusz Ogles? Nie wiedziałem, że masz łupiesz. O nie. Brawa, proszę Państwa, a zatem zapraszamy teraz na scenę najpierw wyróżnionych, czyli Kacpra Stolińskiego i Juliana Dzwonkowskiego. Panowie, zapraszam, jeśli jesteście tutaj. Nie jeszcze, bo skoro was tu mamy, no wiadomo, no robisz tam zdjęcia i takie tam, ale nowy wywiad.
żeby się dowiedzieć, co was zainspirowało do stworzenia tego dzieła i jaką techniką się posłużyliście, jak długo to trwało i czy spodziewaliście się, że staniecie tu dziś przed suwerenem polskiego dziennikarstwa i kogo chcielibyście pozdrowić? Mogli podziękować. No, szczerze, co się spodziewałem? Dzisiejsza młodzież. Miałem wielką nadzieję, że się uda i też wymyśliliśmy to właściwie dzień przed końcem zgłoszeń, więc czas na montaż też był ograniczony. Dlaczego tak długo zwlekaliście z podjęciem pracy twórczej? Dlaczego ta prokrastynacja doprowadziła was do prawie do tego, że wymknęła wam się ta nagroda z ręki? Długo zastanawiałem się, jaką formę wybrać. Znaczy wiadomo, że film, bo też zajmuję się filmami na co dzień, ale zastanawiałem się nad scenariuszem długo, aż w końcu uznałem, że napiszę do znajomego, który zajmuje się parkurem, tak samo jak ja tam kiedyś i był od razu chętny. Powiedz jeszcze, a jakie filmy twoje możemy znać? Jak mówisz, że zajmujesz się filmem, to z czego jesteś słynny? Różne kanały motoryzacyjne, takie filmy z influencerami też. Poza tym dowiesz się niedługo na Oscarach. No właśnie, wybieram się w przyszłym tygodniu, więc mam nadzieję, że tam spotkamy obok Jerzego Skolimowskiego. A no jeszcze twój kolega mówi po polsku? Tak. Okej. Okay. To może jakieś pytanki bym poprosił, tak żeby... Ty wiesz sobie to może jak długo trwała praca nad animacjami? Akurat w tym przypadku to trwało dosyć krótko. Według mnie było tydzień. To było też tak tydzień właśnie przed zakończeniem konkursu. Po prostu sobie usiadłem, stwierdziłem, no tak jak już siedzę, to może sobie coś zrobię. To jest inne pytanie, bo Marcin jak dzisiaj wszedł tutaj na próbę i oglądaliśmy te filmy, to zapytał, czy się ktoś mną inspirował. Myślał o tej pasiastej postaci. Była inspiracja? Nie, to znaczy była duża burza mózgu, a właściwie mózgu, bo w sumie sam jestem, ale nie do końca. Oczywiście też w całym przedsięwzięciu wspierała mnie moja dziewczyna. Jest pozdrawiamy. Ona pomogła mi też. Ale jak w ogóle ma stabilność w nadgarstku, w ogóle się nie rusza jej ręka. Wy tak jeszcze proszę. To nie ty? To ręka jest bieta. To jest twoja dziewczyna. A tamta, co cię filmuje, to nie jest twoja dziewczyna? To dlaczego cię filmuje? Dobra, nie rozumiem z tych waszych tinderowych romansów. Okay. Pozdrawiamy was obie. Pozdrawiam. Ja myślałem, że skończyłem, ale dobra. Możemy jeszcze pozdrowić mamę, tatę. Ja również rzeczywiście tak, pozdrawiam. Zwłaszcza mamę i tatę, bo jak im tylko o tym powiedziałem, to bardzo mnie wspierali w całym tym tekście. Super, dzień. Bardzo wam gratulujemy. Czekali na wyniki. No i się w końcu doczekali też. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Marcin, masz jakieś pytanie? Czy dostaną coś? Aha, dostaną, tak? Dobrze. Proszę. Zasadnie na środek panowie. Śmiało tutaj na środek, proszę. Gratulacje. Odważnym krokiem wystąpić. Dostaliście wielkoformatowe wydruki w nagrodę. To jest też zwykły zaszczyt. Tak jest. No i czas na zdjęcie pamiątkowe. Okej. Okay. W każdym banku wam to przyjmą, sprawdzone, potwierdzone info. Teraz przez chwilę się pouśmiechajcie do naszych fotoreporterów, udawajcie, że wam się ta sytuacja podoba. Ja zajmę Jarka. No to Państwo mogą okrasić to brawami, te sceny. Czyli bardzo. Krzysztofie. Mnóstwo pytań ciśnie się na usta. Ale nawzajem. Najważniejsze pytanie, zanim wręczę ci ten czek, niech on tutaj wabi cię z tyłu, żebyś jeszcze przez chwilę go nie czuł. Trochę do publiczności też jest super, ale przodem jednak jest bardziej tradycyjnie. Skąd w ogóle ty umiesz takie filmy kręcić? Z aparatu. To właściwie wszystko, czego chciałem się dowiedzieć. Nie, ale ta produkcja jest naprawdę bardzo profesjonalnie przygotowana, oświetlona, ta mumia jest jak żywa, no jak to się robi? Tak, ja już od jakiegoś czasu pracuję, przynajmniej staram się pracować z filmem. Mam też dużo wspaniałych znajomych, którzy mają doświadczenie na przykład w oświetleniu, w aranżacji planu, więc no na pewno się przydało tutaj podczas tej produkcji. No i też nie zapominając o moich przyjaciołach, którzy są aktorami, więc to na pewno była bardzo duża pomoc. A jeszcze jedno pytanie, bo zwykle o ludziach cienia się nie wspomina podczas produkcji filmowej, zwykle tylko reżyser, tam głównie aktorzy spijają śmietankę, dziękują rodzinie, Bogu i tak dalej. A kto był mumią? Ten bezimienny człowiek okutany bandażem. Kim on był? Komu dziękujemy? Tak, to był mój przyjaciel z dzieciństwa, Mateusz, który najpierw przez godzinę dawał się oklejać,
Później nie byliśmy pewni, czy żyje, jak na 15 minut zapomnieliśmy, że leży w tej kuchni, więc naprawdę ma to już ciężko. A czym go drapaliście pod tymi bandażami? Tekturką, tak jak tekturką? Mateusz sam się drapał, tak jak spadają. W bandażach jest łatwiej niż w gipsie jednak, prawda? No, ale szybciej spadają, więc... Bardzo naprawdę już zupełnie serio chcę ci pogratulować. W ciągu 20 sekund zakląłeś całą opowieść, więc jest to nagroda jak najbardziej zasłużona. Proszę bardzo, niechaj trafi w twoje spracowane ręce. Nagradźmy to. I zapraszamy do pani do zdjęcia na środek. Powiedz jeszcze, no tak z ciekawości, na co wydasz te pieniądze? Tak szczerze powiedz. Takim głównym dawkiem będzie dron. A pozostała część trafiła w sumie na takie rzeczy, które przez lata wychodziły, takie duperele, które są przydatne na co dzień przy nagrywaniu, czy w podróżach przy nagrywaniu. Jakie na przykład? Powerbank albo sprzęt, który pozwala jakoś wygodnie nosić aparat podczas podróżowania, więc to jest naprawdę takie fajne. Może macie coś do sprzedania w fotoreporterze, bo pan ma pieniądze, wy macie sprzęt, to się już dogadacie za chwilę. Okej, okay, no to teraz... Zostańcie jeszcze wszyscy, bo prosimy o zdjęcie. Różnionych zaprosić, doprosić do wspólnego pamiątkowego rodzinnego... Możecie też wziąć dziewczynę swoją. Jeszcze wszelkie dziewczyny, chłopaków. Zastanawiam się, w którą wybrać. Teraz... A jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ale to zaraz, jak już porobimy zdjęcia, jak się rusza ustami, to brzydko wychodzi. Masz to? Czekajcie, bo jakaś wzruszająca muzyka z Gwiezdnych Wojen, to chyba znak, że musimy sobie pójść. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy.